Dobra, odpoczynek! Oj. Oj. Od czego odpoczynek? Od lenistwa i bezczynności? Od ciężkiej i wyczerpującej pracy! Pomyliłaś szkołę z kopalnią? A ty za to pomyliłeś szkołę z pracą. Przerośnięty licealista. Daniel pracuje jako opiekun i musicie go słuchać i się od niego uczyć. A ty, Czarniecka? Chyba znowu o czymś zapomniałaś. Co? Lalki Woodu? Tarota? Pijawek? Pijawek nie ma. Chociaż czekaj. A, nie, to twoja twarz. Nie. Aby zmęczyć się pracą, trzeba ją jeszcze wykonać. Bardzo dobrze udawaliśmy, że pracujemy. Nie liczy się? Jak można udawać coś, czego się nie zna? Tobie przez 2 lata jakoś się udawało. A chłopcy świetnie sobie radzą z udawaniem zgromadzenia. Przestań za mną chodzić! Tak! Zostaw go w spokoju! Tam jest drugi! A! Jedyną osobą, która zasłużyła na odpoczynek, jest Julka. Czy to dlatego nie pojechała? Powiedziała, że nie chce się rozstawać z dobrodziejstwami cywilizacji. Że co? Nie ma tu Wi-Fi? Nie, mówiła o teatrach, muzeach i bibliotekach. A, chciała się zanudzić i iść spać. Rozumiem. Aż robi mi się gorąco. Nie wiem, czy to przez upał, czy przez wasze rozmowy. Pójdę popływać w jeziorze, a wy czujcie się jak w domu. Co jej się nie podoba? A może to, że zawsze gadacie bzdury? A czyja to wina, że ktoś się do niego przykleił? A niby kto tam był? Sam nie wiem, przegrałyście go. Zastanawiam się, czy można jeszcze odmówić pracy jako doradca. Zawsze mogę ci załatwić pracę w jakiejś fabryce, pani Johnson! Czekaj, będę cierpliwy przez następne 2 lata. Ludziska, napiszcie w komentarzach, kogo spotkamy w tym tajemniczym domu. Zostawcie lajka, jeśli czekacie na nowy odcinek i nie zapomnijcie o subie, bo inaczej wszystko przegapicie. Dziwne, a gdzie wszyscy? Tutaj! Mam na myśli służbę, która powinna czekać na nasz przyjazd. Odkryła, że już nie ma niewolnictwa i uciekła? Tylko, że nie mamy zapasowego klucza. A więc jak wejdziemy? Ja wiem. Nie wejdziemy. Nie podoba mi się ta odpowiedź. Nie podoba mi się to, ale zgadzam się z człowiekiem chomikiem. I gdzie będziemy mieszkać? W lesie? Tam są dzikie zwierzęta! 5 minut z wami i na pewno odejdą. Musimy jakoś otworzyć drzwi. Genialne! Ale jak? Nie tylko ja mogę wpadać na świetne pomysły. Niech ktoś inny poduma i podzieli się przemyśleniami. Dobrze, zajmiemy się tym, czego ty nie potrafisz. Siekiera! Babcia! Co? Nie gramy w skojarzenia? Natura już dawno cię ograła. Zrobiła mi pranka? Aha, zamieniła twoją głowę z balonem. Kiedy wróci cyrk i zabierze tych klaunów? To co z tą siekierą? Z siekierą wszystko jest łatwe i proste. W naszych rękach wszystko będzie skomplikowane. Siekiera będzie naszym zapasowym kluczem, dzięki któremu będziemy mogli dostać się do domu. A co zrobimy bez drzwi? Staniemy się bardzo otwartymi gospodarzami? Jestem przeciwna niszczeniu mojej własności! Nie wiedziałem, że lubisz mieszkać z grillowanymi kurczakami. Nie chciałam tego przyznawać, ale ona ma rację. Dłużej w tym upale nie wytrzymamy. A wieczorem wyjdą też komary. Pięknie. Dla masochistów, jeśli już. Dobrze, przekonaliście. Tylko, czy można zminimalizować szkody? Można. Ale po co? Zrozumiałem, to głupie. Na to właśnie liczyłyśmy. Przynajmniej jeden jest wyjątkiem od reguły.
No tak, to nie będzie trudne. To jaki plan? Bierzemy coś ciężkiego i rzucamy w okno? To nawet brzmi jak niezła zabawa. Ale że jak? A co to za odwet? Jakiś inteligentny dom. Gdyby był mądry, to by nam otworzył drzwi, a nie w nas rzucał. Niby cieszę się, że okno przetrwało, ale z mojego guza nie będę zadowolona. Przepraszam. Słyszeliście? Nie jestem pewna. Jeszcze raz, co my robimy? Udowadniamy, że nie potrzebujemy klucza, kiedy mamy brutalną siłę. A, i gramy w wikingów? Gotowi? Nie. Czyli gotowi. Raz, dwa, trzy! Do widzenia. Tak, czyli w domu ktoś jest. I naprawdę nie chcę, żebyśmy też tam byli. Co to ma znaczyć? Ten dom należy do mnie, nie do niego. Do niego? Do nieznanego pasożyta. Powinniśmy użyć muchozola? Najpierw nakarmmy go jakąś rośliną. Już widzieliśmy, że siła nam nie pomoże. A nasze mózgi zostały w mieście. Jak nie jesteśmy mądrzy, to bądźmy przebiegli. Jakieś sugestie? Bo ja jakoś nie mam. Zazwyczaj, kiedy przeskrobię coś u Ani, to udaje mi się ją udobruchać prezentem. Daniel, jesteś geniuszem! Tak, zdarza mi się. To dlatego, że jego głowa jest duża. Najlepszy prezent to smaczny prezent. Najpierw jednak muszę zadbać o to, żeby prezent był naprawdę smaczny. A, już się upewniłem. Nie bądźcie skąpi! Jesteśmy po prostu oszczędni. Aha, i skąpi. O, jakaś pszczoła tu usiadła! Dziewczyny mają pierwszeństwo? Tak, i zachowaj pszczołę. Cześć! Mam dla ciebie prezent! Piłka, której użyliście, żeby wybić mi okno? Nie mam prezentu! Jeśli otworzysz drzwi, dostaniesz coś cennego. Z pewnością niespokój i ciszę. Lepiej, zegarek na rękę z najnowszej kolekcji. Można dzwonić, oglądać rolki na YouTubie i zamawiać zakupy. Oglądać rolki na YouTubie? No chyba. To brzmi świetnie, jesteś taka hojna. Sama się dziwię, jestem w dobrym humorze. I zabawna. A to mój prezent. Coś nie tak? Wszystko! Po prostu nie macie gustu. A ty wdzięku. Co tacy smutni? Do 1 września jeszcze trochę. Nie wpuszcza nas do domu. Kto? Nie przedstawił się. Postanowił pozostać anonimowym najeźdźcą. Już sami wymyśliliśmy mu wiele imion. Rzucacz, domozabieracz i po prostu baran. Ja? No dobrze, to poznajmy tego pana X. Nie wpuści pani, próbowaliśmy już wszystkiego. To chyba jakaś pomyłka. Właśnie na nią patrzymy. Czyli tak właśnie wygląda nasz problem. Niemodnie i głupio. Nie przejmuj się.
Mówią o swoich odbiciach. Ej! Dlaczego w ogóle nas nie wpuszczał? Jestem nowym strażnikiem. To żadne wyjaśnienie. Biorąc pod uwagę, że nawet do zoo nie chcieli was puścić, to raczej tak. A... dlaczego jest tu tak mroczno i ciemno? Słońce. I właśnie dlatego trzymałeś nas w nim cały dzień? A gdzie są lustra? Nie jest ci źle samym ze sobą? Jakby tu były, to by już pękły. Wyglądasz trochę mizernie i blado? Jesteś chory? Nie jest ci zimno? Wyglądasz, jakbyś spał w zamrażarce. Jeszcze wygląda paskudnie jak brokuł. Nie przejmuj się nimi. Są mili. Jak śpią, albo ich nie ma. Świetnie. Ma ręce w miejscu nóg i nogi w miejscu rąk. Nie lubi słońca, boi się luster, boi się czosnku? Nie brzmi ci to znajomo? Opisujesz naszą babcię po wypiciu bimbru? Mówię serio. Ten opiekun nie wydaje ci się być dziwny? Mieszkamy z tobą, jesteśmy przyzwyczajone. Coś nam umyka. Czas spania na przykład. Jeszcze zobaczycie, że miałam rację. No ten dzień kiedyś w końcu musiał nadejść. Oj! Oj! Jeszcze budzik nie dzwonił. Czemu robisz zamieszanie? Komary mnie gryzą! Przynajmniej kogoś nie przestraszyła twoja skwaszona mina. Bardzo śmieszne. Zgadzam się. Najważniejsze, żeby twoja żaba była szczęśliwa. Przecież ja nie mam żadnej żaby. A, no tak, nazywasz to twarzą. Dziewczyny, wystarczy! Jeszcze Jurek przybiegnie. Ukryłyście przed nim całe jedzenie, więc je wszystko, co się rusza. Nie będziemy wyjątkiem. Cii. Oj, oj! No co to? Dobranoc. Pośpieszcie się i zostawcie lajka, żeby się dowiedzieć, kto to jest. I napiszcie, jak można odstraszyć wampira. I zostawcie suba, żeby nas nie zjadł. Dobra, po prostu tam zejdźmy, czy... wejdźmy, wejdźmy. Nie pamiętasz, że ostatnio nie chcieli was puścić do zoo? Co? Co? Siekiera stanie się naszym zapasowym kluczem, żebyśmy mogli... Nie wierzę! No właśnie, myślałyśmy o tym i... co? Rzucacz domo zabierać! Ha ha ha!